Hej, witajcie, z tej strony Bobru i chcę was zaprosić na ostatni już wpis na blogu Apokalipsy w tym tomie. Ostatni rozdział, finał drugiego tomu, który pojawi się standardowo o godzinie 18 dziś na moim blogu. Link do bloga macie w opisie. No i teraz parę informacji, jeżeli ktoś chce mieć, no że tak powiem, taki nie tyle, że spoiler, ale ogólnie moje plany na to, co się stanie po tym rozdziale. A więc jeżeli nie, to po prostu się z wami żegnam, a ci, którzy chcą jeszcze chwilę posłuchać, to proszę bardzo. A więc tak, kończę pisać, znaczy kończę, że tak powiem, ten drugi tom. Aż go mam napisany oczywiście, dzisiaj się pojawi. Ale to się wiąże również z tym, że niestety, ale będziecie musieli poczekać. Ostatnio mam strasznie mało czasu, wracam do domu i kompletnie mam... po odrabianiu lekcji, nauce, takie olenia, że mi się nic nie chce robić. Siedzę sobie, nie wiem, coś oglądam na tubie albo na jakichś streamach przez cały praktycznie dzień. Dlatego pisanie trzeciego tomu idzie mi bardzo, bardzo wolno. Mam na razie zaczęty pierwszy rozdział, właściwie zostało mi parę stron do napisania, do dopisania. Więc jak wtedy, pod koniec pierwszego tomu, mówiłem wam, że przerwa będzie dwutygodniowa, tutaj nie umiem tego określić, ile ta przerwa potrwa. Na pewno w tym roku jeszcze będzie Apo. To nie jest tak, że wiecie, że znika mi się pojawią dopiero, nie wiem, w marcu 2015. Nie, nie, nie. Myślę, że, no nie wiem, może do miesiąca podskoczyć czas oczekiwania na kolejny tom. No w sumie sam nie wiem. No bo niestety, mówię, czas strasznie mnie kara. A chciałbym mieć przynajmniej 10-15 rozdziałów napisanych tak, żeby, wiecie, jak już wam zacznę wrzucać co 5 dni, bo jak zawsze nie co 5 dni, to nie chcę, żeby było coś takiego, że na przykład napiszę sobie teraz 5 rozdziałów, zacznę wrzucać i nagle złapię maksymalne olenia i nie będę w stanie nic napisać przez tydzień czy dwa i będziecie musieli wtedy czekać, tak więc mam nadzieję, że to rozumiecie. Mam nadzieję, że to akceptujecie. No i cóż, widzimy się dzisiaj o 18:00. Finał, piszcie koniecznie po obejrzeniu, po przeczytaniu, jak się wam podobało, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy te zakończenie, które przygotowałem, jest dla was satysfakcjonujące i czy sprawia, że naprawdę jest, że tak powiem, warta czytania ta powieść. Tak więc to tyle, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, miłego wieczora, no i hej, pa, pa.